Dzień dobry, mamy środę 25 lutego. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu będzie sporo wiadomości sportowych. Od razu uspokajam, chodzi o dobre wieści. Sprawdzimy także zawartość apteczki pomocy prawnej. Agnieszka Baron, zapraszam. Już po raz kolejny gliwicka policja prosi o pomoc w znalezieniu sprawcy zdarzenia. W nocy z 28 na 29 stycznia mężczyzna wkradł się do cukierni i włamał się do kasy, gdzie znajdowały się pieniądze. Do włamania doszło na posesji znajdującej się przy ulicy Placu Piastów. Osoby, które rozpoznają prezentowaną na zdjęciach osobę, proszone są o kontakt z gliwicką policją. Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych przy ulicy Syriusza 30 powstanie arena. Do końca tygodnia gliwicki magistrat prowadzi postępowanie przetargowe na jej budowę. Obecnie Zakład Urządzania Terenów Zielonych prowadzi niezbędną wycinkę drzew i krzewów. Do końca marca zostanie usunięte z tego terenu 417 drzew i 240 metrów krzewów wycinkowych. W miejscu wyciętych roślin pojawią się nowe tuje. W ramach inwestycji ma powstać m.in. pełnowymiarowa bieżnia, sektor rzutów, skocznie wzwyż, do skoku w dal i trójskoku, rzutnie do pchnięcia kulą, rozbiegi do rzutu oszczepem, rzutnie do rzutu dyskiem i młotem oraz rów z wodą do biegów z przeszkodami. Miejmy nadzieję, że ten projekt zostanie zrealizowany bez przeszkód. Lex Bezues, kompendium prawnicze o takim tytule stworzone przez śląskich sędziów i adwokatów, z każdym dniem zdobywa nowych czytelników. Postanowiliśmy sprawdzić, w jakich dziedzinach szczególnie przydatny bywa ów podręcznik i do jakich osób jest adresowany. Potrzebujesz prawnej pomocy? Sięgnij po apteczkę. Terminologia medyczna jest nieprzypadkowa. Poradnik Lex Bezues ma bardzo kompleksowe zastosowanie. To jest i profilaktyka, kiedy komuś coś zacznie przychodzić niezgodnego z prawem do głowy, i szczepionka, żeby wziąć, przeczytać, że tak nie wolno, no i recepta, bo nie ma co ukrywać, że w naszym poradniku znajdują się już informacje, jak należy radzić sobie z kłopotami, o ile młodzież, a także i dorośli wpadną w takie kłopoty. Niewątpliwym atutem poradnika jest też to, że nie ogranicza się tylko do jednej gałęzi prawa. Opisujemy tak naprawdę wszystkie takie praktyczne dziedziny życia, które są związane z prawem, czyli kwestie zakupów, kwestie ubezpieczeń, kwestie prawa karnego, czyli jak zachować się na imprezach, na stadionie, co wolno, czego nie, kwestie rodzinne związane z alimentacją, niealimentacją, z kwestiami dotyczącymi stosunków pomiędzy dziećmi a rodzicami. Generalnie zajmujemy się prawem cywilnym, karnym, rodzinnym, kwestiami ubezpieczeniowymi, kwestiami rodzinnymi. I choć efektowna oprawa graficzna apteczki prawnej może budzić skojarzenia z młodzieżą, poradnik nie jest skierowany tylko i wyłącznie do tej grupy odbiorców. Na naszej stronie, którą utworzyliśmy na Facebooku, tak naprawdę zapytania składają do nas wszyscy. I osoby w wieku takim gimnazjalnym, licealiści, studenci, ale i osoby dorosłe, osoby, które już pracują, bo tak naprawdę ta apteczka jest napisana bardzo przystępnym językiem. Lex Bezues uczy, ale także bawi. Odwołujemy się tutaj do takich przykładów znanych młodzieży z filmów, z literatury. Tak naprawdę staramy się wszystko podać w taki sposób lekki, ale treści, które za tym idą, są bardzo poważne. Nakład pierwszego wydania apteczki to 2000 egzemplarzy. Poradnik, który został wydany prawie pół roku temu, cieszy się niezwykłym zainteresowaniem. Ambicje autorów są jednak dużo większe. Planują oni, aby apteczka była dostępna w każdej szkole i każdy uczeń miał do niej swobodny dostęp. W końcu nie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi. Lex Bezues już ponad pół roku służy pomocą potrzebującym fachowego wsparcia, a my przedstawiamy Państwu wsparcie sportowe naszej redakcji w postaci Tomasza Czoika. Na pływalni Olimpijczyk rozpoczęły się dziś zawody Ligi Klubów Śląskich. Przez 3 dni ponad 400 młodych pływaków powalczy o medale. Jak podkreślają organizatorzy, to już ostatnia prosta przed Mistrzostwami Polski. Kto wie, może wśród uczestników zawodów znajdzie się następca Otylii Jędrzejczak i Pawła Korzeniowskiego. Dzisiaj jest to Liga Klubów roczników gimnazjalnych, licealnych i starszych zawodników.
Natomiast w piątek to jest też Liga Klubów Śląskich, rocznika 2004-2005, czyli znowu najmłodsi nasi uczestnicy będą startowali też na tym obiekcie. Czy wiążesz swoją przyszłość z pływaniem? Będziesz miała karierę na miarę Otylii Jędrzejczak? No owszem, to znaczy no nie wiem, czy będę miała taką karierę, ale wiążę swoją przyszłość z pływaniem. Chciałabym dalej pływać, dla mnie ten sport jest, może jest on jeden z najcięższych sportów, ale jest to bardzo fajny sport, można się w nim wykazać. Ja po prostu kocham pływanie. Jak nie pływam, to tak dziwnie, nie umiem po prostu tak normalnie funkcjonować, a jak pływam, to tak pełnia życia i w ogóle. Za chwilę wasz pierwszy start, w jakim stylu popłyniecie? 200 grzbietowym stylem. Mój drugi, ja jeszcze płynąłem 200 delfinem. Jak poszło? No trochę średnio, bo jesteśmy w mocnym przygotowaniu aktualnie i te wyniki nie są takie dobre. Ale to jest dobre sprawdzenie się przed główną imprezą. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej z ekipami z Dąbrowy Górniczej, z Raciborza. Oni są głodni zwycięstwa. Wy jesteście gospodarzami. Czy dacie im wygrać? Nie damy. Nie ma takiej opcji. Gliwice można powiedzieć, że powoli wyrastają chyba na taką potęgę, jeśli chodzi o pływanie. Mamy gdzie pływać. Wy jak długo już trenujecie pływanie? Ja już trenuję 7 rok. Jest to już takie poważniejsze trenowanie, jeździmy na Mistrzostwa Polski i już takie większe zawody. No właśnie, za chwilę Mistrzostwa Polski, przygotowany jesteś już, czujesz się przygotowany? No ogólnie jest siła, jest kondycja, teraz mamy bardzo ciężkie treningi przed Mistrzostwami Polski, trener chce nas przygotować, także no ogólnie w nas wierzy bardzo, że zdobędziemy te czasy, będziemy w tych finałach i to. Jak pana zdaniem ma się pływanie na Śląsku? Do morza daleko, ale jest chyba dosyć sporo obiektów, na których można pływać. Ja myślę, że tak. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy okręgiem, który w ilości klubów zrzeszonych w swoim składzie jest drugim okręgiem po mazowieckim. Także jest to dość istotne dla nas. Natomiast zawodnicy, ci, którzy startują w tej chwili na tych zawodach, mają za tydzień i za dwa tygodnie główne imprezy, czyli Mistrzostwa Polski rocznikowe. I mam nadzieję, że będziecie Państwo słyszeli, że wielu z nich przyjeżdża z medalami, czyli na tak zwanej tarczy. Nie milkną echa poniedziałkowego zwycięstwa Piasta Gliwice nad GKS-em Bełchatów. Dwóch podopiecznych Angela Pereza Garcia znalazło się w 11-21 kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Chodzi o Kamila Wilczka i Tomasza Podgórskiego, strzelców bramek w ostatnim spotkaniu. Dla Wilczka to już czwarte tego typu wyróżnienie w bieżących rozgrywkach. Podgórski w doborowym gronie znalazł się po raz pierwszy. Przypomnijmy, że kolejne spotkanie Piastunki rozegrają w sobotę. Zmierzą się wówczas z Zawiszą Bydgoszcz, ligowym outsiderem. W imieniu swoim i zespołu dziękuję za uwagę. Za chwilę na naszej antenie pogoda na czwartek. W dalszym ciągu będą potrzebne parasole. Kolejne wydanie wiadomości Telewizji Imperium już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.